Ohejo, witam wszystkich serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy Shadow Warrior 2, w którym dowiedzieliśmy się, że kogoś ważnego porwali, musimy mu uratować. No, niby Dianka, musimy uratować jakąś tam dziewczynkę, która córeczkę jakiegoś tam szefa, mafii czy kogoś takiego. Nieważne, nie orientuję się, nie znam się. Wiem, że muszę kogoś uratować, tak więc to zrobię. Lecimy. Pobijanym samochodem naszym. Nie, w ogóle na razie bardzo, bardzo fajnie się prezentuje ta gra. I zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że tylko lepiej. O, tutaj podpowiedzi mamy. Furia cienia. Welcome to the shiny, happy future. Hey, one out of three ain't bad. Jezu, jakie tu dziwne drzewa mają. To są drzewa w ogóle? Nie wiem. Wygląda jak drzewo. Jak wężowe drzewo, kablowe drzewo. To nie jest drzewo, to są kable. Dobra, zostawmy to. Tutaj wielki posąg jakiegoś bossa z mieczami. No dobra. Użyj fałszywej karty dostępu. Dobrze, kurczę, gra ma takie brzydkie ścinki, chwilowe. U mnie chodzi bardzo ładnie do momentu, kiedy na chwilę zetnie się. Ja tutaj oczywiście pozwiedzam sobie od razu, bo to ja jestem. Oho. Tutaj... Chciałbym wejść. Ej, chcę tu wejść. Gro! Nie bawię się, tak? No, cholera. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Prawdopodobnie jakaś opcja, która niewiele zmienia, obciąża komputer. Później się tym zajmę, jeśli tak dalej będzie się działo. Czy nie powinno? Tak, wiem, że mam iść gdzie indziej, ale ja chcę po prostu pozwiedzać w tym miejscu. Jak gra mi pozwala, tak pusto tutaj jest, nikogo nie ma, żadnych pracowników, nic. Tu coś widzę. Pieniądze mogą być. No to... Ja, jolo. Dobrze. Misiu! Nie, no serio, nie podoba mi się to, co się dzieje teraz. W pierwszej misji gra chodziła pięknie, w drugiej już nie bardzo. Tu coś mamy też. Gdzieś coś jest. A. Dobrze. I na górze coś jeszcze. Jejku, to ja się nazbieram tutaj rzeczy. Masy czasu mi to zajmie. Tu. Skrzynka! Hejsy, przedmioty, wszystko mamy. Potem będzie jeszcze trzeba dogarnąć, do czego to służy. No dobrze. Hello, typ. Dobra, nie tracimy czasu już, bo za dużo go straciłem. Tylko lecimy. It's just so hard to find a good forger these days. Mówisz? Access denied. Note to self. Kill your fucking forger. O! Super! Drony! Czyli wiedzą o nas już! I bijemy się z dronami za pomocą miecza! To ma sens! Okej. Nie wiem, co się dzieje. Wait, tutaj. Dobra. Może to? Dobra. Jednak do dronu będzie lepsze coś strzelającego. Jak trafię. Dobra. Piękne ładowanie. Praktyczne. Dobra. Śmieszne, że się wrogowie pojawili dopiero jak tam zepsuliśmy z tą kartą. Ale no dobra. Katana. I tam są wrogowie. Chwila, tak. To było zamknięte.
Zadałem mu obrażenie w ogóle? Jejku, co się dzieje? Ninja mnie atakują! Ninja! Nie widziałem ninja! Dobra. O, cześć, jeszcze ty jesteś. Dobra, może się uleczę? Tak źle mi idzie nagle. Co to chciałem zrobić? Stanowczo. Chciałem broń zmienić. Jejku. Muszę sobie czułość zmienić, to już widzę. Okej. Dobra. Muszę się nauczyć grać. Stanowczo, skrzynka. Hajsy. Tu tyle. Dobrze. I mamy kartę dostępu. Nice. O. Może być apteczka też. I tam wyżej jeszcze mamy coś, to pójdziemy tam. Znaczy przede wszystkim mamy tam odnowienie many. Znaczy tej esencji chi, chyba tak to się nazywa. Sobie też tu zbierzemy. Dzięki. No i to sobie też możemy. Okej. Wow, to jest fajne. Mogę pojeździć. Daj mi się to pojeździć tym. No to są skrzynki w ogóle. Mnóstwo skrzynek tu jest w ogóle. Poza tym. Mam maksimum amunicji już. Dobra. To hop na dół. Dobra, tam na górę może nie będę się wracał po tą skrzynkę już. Bo tam tutaj jest. Dobra. Też mam full amunicji. Hajs. Hajs. Dobra, mamy hajs. Dobra, wrócimy się po tą skrzynkę, bo chcę. Zresztą zdejmę tego gościa z góry od razu, żeby mi problemu sprawił. I te skrzynki tak stoją sobie po prostu. Z hajsem, z amunicją, ze wszystkim. Okej. Rewolwer i... Pięknie. Kurde, gin! Hello? Dobra, chyba o mnie wiedzą. Stanowczo. Jestem już na górze, dobra. Uoooo, nie ma! Gin! Jak oni tak szybko tam leźli? No, wyjdź tu. Dobra, chyba muszę do niej dołączyć. Mogę tak ich zabić? Nie, nie bardzo, no trudno. Kurde, nie chcę mi się do was iść. Wróćmy do katany. Co się stało? O! Gro! Nie zabij mnie! Dobra! Nice! Może być? Apteczka, zabierzmy to. Mamy nową broń. Która strzela śmiesznie. Bardzo. Okej. Katana. O, co tu mamy? Czy mogę to rozwalić? Nie. Ale jest okej. To jest checkpoint chyba. Oho. Fanty. Wszędzie fanty. Wchodzimy. Kolejny posąg. Okej. Dobra, powoli idzie mi dobrze.
Znaczy, uczę się tej gry po prostu cały czas też i przyzwyczajam się do grania, tam na górze jeszcze są. Nice. No, podoba mi się, bardzo. Kolejna karta dostępu. Okej. Okay. Amunicja, kurde, w ogóle amunicji nie zużywam i nie mogę jej zbierać potem. Co tu jest? Czy ja tego mogę użyć? Rozwalić? Okej. Okay. Tak też może być, ale chyba muszę iść na górę. No to idziemy. W ogóle bardzo po cichu wchodzimy. To miała być cicha misja, a tymczasem zabijamy już hordy wrogów na sam początek. Więc jest bardzo po cichu. Chcę otworzyć. Dziękuję. Room's locked. Bulletproof glass too. I wonder if that's... Ah, Kamiko. My star pupil. Yeah, of course it's her. Come now. Come now. Calm yourself, my dear. Let me go. Let me go. Let you go? I'm afraid I can't do that, my dearest. It would spoil our grand experiment, and you always loved experiments. Before we embark on this grand adventure, there's something I should say. I am deeply in your debt, young lady. I would never have achieved all that I have without your help. The lab just won't be the same without you to steal from. Proceed. God damn it, Zilla. I knew you were into some twisted shit, but this is on a whole other level. That's strange. What's happening? Is she all right? Someone check her vitals. Pulse is normal, sir. Untie her gag. I don't want her suffocating. We need her to be... Flies carry on the stench of death. Oh my. Now this is getting interesting. Aw, shit. Bulldoze bodies. Open thighs. Dismember children. Kandaskan, Vasalakan, Indosaira, Haizalakana! Secure the room. I need to examine her in person. I'm on my way. Yes, sir. Hey, you guys know a good Mexican place around here? Tak, tylko tak chyba odnoszę wrażenie, że go nie wiem, czy wyciągniemy całą mi już w tym momencie, bo tak trochę się obawiam o to. Ale dobra, chodźmy tutaj. Do widzenia. Nice. Okej. Okay. Dużo ich. Dosyć dużo ich. Dobra. Nie no, okej, na razie jest w porządku, całkiem. Pieniądze. Dzięki. Gdzieś jeszcze? Tutaj. Tak, wiem, mamy ratować się z... Przepraszam, już biegnę. Już. Znaczy, nie, biec nie mogę, ale no wiecie o co chodzi. Tutaj mogę się uleczyć. Gdzieś na dole? Na dole. Okej, okay, no daliśmy na dół. Może zaczniemy jakoś inaczej, ze strzelbą na przykład. No. No co? Hello! Nope. Cisza. Jest za cicho. Cześć. Nie, to był zły pomysł. Przepraszam, czekaj. Zróbmy to jeszcze raz, okej? Okay? No dobra, no w sumie może nie. Kurde, ta broń
Średnio na nich działa. Wróćmy do tego czegoś. Jest fajniejsze. Cholerne drony. Umieram. Znaczy jeszcze nie, ale powoli. Dobra. Znacznie lepiej mi się walczy kataną, naprawdę. Muszę sobie dostosować ogólnie. No. Czuło śmieszki. To zaraz zrobię w końcu. Zbieramy na rzeczy i strzelamy do cholernych dronów. Nice. O, amunicja mi się skończyła. O, dobra, to skoczymy na górę, może tam będzie ta amunicja moja więcej, jej. Skrzynce. Nope. Najwyraźniej będę musiał tego używać. A, do tego też nie ma amunicji. Super, już się do tego tylko mieczem będę machał. Bo strzelać nie umiem i marnuję amunicję. Cały ja. Ups. Ach, jejku, jejku. Pieniądze. Skrzynki. To jest najważniejsze. Najważniejsze są skrzynki, ponieważ może być to amunicja, która mi się może przydać. Bądź co bądź. Tam palniką misję ratunkową. Wow. Nie to chciałem zrobić. O, dobra, do tego mam trochę amunicji, mogę przeładować. Weźmy rewolwer, tak. Polska mowa, trudna mowa. I sceplenie Temera w wieku 19 lat. To jest to. O, dobra, na górę. Tutaj, hops, okej. No i gdzie są nasze panie, które troszkę badały naszą przyjaciółkę? Widzę tą czaszkę przy tym. Okej. Dobra, piesi padli. Reszta już biegnie do nas, już widzę. Dobrze. No to wracamy do katalony. Ten nie wiedziemy. No to naokoło. Śmieszne są to skoki. No, chcę trafić go. Dziękuję. Cześć. Ej! Nie kopie się mnie. Ups! Dobra. Chyba nikogo nie trafiłem. Oj tam. Nie, tak śmiesznie, bo w ogóle tak dużo się dzieje, a ja w ogóle prawie życia nie tracę. Dobra. Gin, poruczniku. Ała. Okej. To mi się podoba. Papa. A, karta dostępu kolejna. Dobrze, podoba mi się to też. No i teraz wejdziemy tutaj chyba tak. W ogóle co to jest? To jest jakiś futurystyczny rewolwer, może być. Zero. One. 89. Hey, spooky number lady. I'm gonna get you out of here. I just need you to... I am the graveyard of hope. I am the end of all times. I am the shadow of the world. Indokfilboshina. God damn, girl. Do what thou wilt shall be the whole of the law. I am the filth under your nails. I am the oil that stains your soul. I am despair made manifest.
Okay, so this is probably a terrible idea, but I'm sort of out of options here. I'm gonna untie you. When I do, please don't eat my face. I'm a friend, okay? Friend! Alright, here we go. And my face remains uneaten! Gonna put that one in the plus column. Up you go. Come on. Take it easy there. You're doing really well with the non-face eating. Now, where's the emergency exit? Fuck! Zilla, this place is a fire hazard if I've ever seen... Oh, hello, ladies! What's that? You're trapped in a glass box? Oh, that's good. How many years did you spend in mime school? Listen, I would love to stay and catch up, but I've got this possessed girl and she's... You see what I mean? Kids today, right? Smith! Kamiko! What happened? They shot her up with some kind of serum, and she went like this. Follow me quickly. Through here. I hope I can trust you. Whoa. What is this place? This is my other workshop. Holy pieces of sacks of shit. Where did you get all these swords? I made them. They are my family's trade. But there is no time to explain. Lay her down here. Okay. There. Now, wait here for a moment. Wait here? Oh, not a problem. I'll just hang out here while Linda Blair pukes blood out of her eyeballs. I know. I don't like it any more than you do. Can I, go now? Unless we act quickly, she will die. Who's this we, white man? Excuse me? Okay. What do you need me to do? I need a place for her to stay. I have a futon she can sleep on. It's also my couch, but it's clean. But shit, you have this place. Why can't she just stay here? I need a soul she can co-locate with. You need a... Her body has been corrupted. If I do not separate her soul from it in the next few minutes, it will become corrupted as well, and she will be gone forever. That is pretty fucked up. Once her soul is removed, we can fix her body. And then she can re-enter it. But in the meantime, I need a place to keep it. Her soul. Seriously. I did something like this once before, and it did not end well. In truth, you are my only option. Well, keep it in your soul, then. I can't. I'm performing the ritual. Oh, there's rules. That's convenient. She's too far gone. I have to start. I'm not getting paid enough for this shit. I am the Night's Mirror. What are you doing to her, old man? Are you ready? Ready? Ready for what? Yes! Nie jestem gotów. Jejku. Hello? Who is that? It's me. Kamiko? The girl from Zilla Labs. Yeah. The one I rescued? I'm not sure. I don't remember much. Where are you? I don't know. Where are you? I'm not sure. Everything got so loud, and it all went black. Well, have you tried opening your eyes? It actually hadn't occurred to me. Are you okay? Smith! I'm fine. I just... Where am I? Kamiko, are you okay? She's all right. She just told you. Wait, this is the weirdest... Is this my body? Wait, are these my fingers? Wait, who's talking? I didn't hear anything. In my head, I keep hearing... In your head? Am I... Can you hear me? Is she... Okay. I think it worked. Kamiko's soul has been temporarily placed in your care. Are you serious? Serious? It's really rather miraculous. That's not the word I would have chosen. I'm riding shotgun with this dimwit? Do you understand, Kamiko? Everything is going to be all right. Right, sure. I mean, this day's been fantastic so far. I lost my job, and then my boss tried to kill me, and now I'm stuck inside the head of some wannabe ninja! She's great. How long do we have to do this for? Dostałem odpowiedź. To tak.
To wygląda dosyć dziwnie. To jest ciągle miecz? Smith. Dobra, nie, wolę te jakoś, są jakoś tak bardziej tradycyjne, normalne. Dobra, tak, to chodźmy. Mamy dziewczynkę w swojej głowie. No dobrze, tak też może być. Coś tu... nice. Pewnie tu będziemy mogli wykorzystać nowe miecze czy coś takiego. Tak podejrzewam. Taką mam nadzieję. Zobaczymy. Okej. Powiem tak, ładnie to, tylko tak jakoś pusto, bez ludzi, nie ma nikogo. I to jest nasze mieszkanie. Grota Wanga. Nie no, fajnie. Wang Cave. Tak żeby było wiadome, że na pewno to jest nasz cave. O. Dobra. Ups, przepraszam. Co, to mój dom. Po co ja przepraszam? Rozwalam własne sprzęty, nieważne. O, jak z uzbrojeniem, tak sobie. Chodźmy na górę. Nie no, słuchaj, jakbyś tak nie bałaganił, to masz całkiem fajne mieszkanie. Weź, mogę się prowadzić? Wang. Nice. Bierzemy. Bierzemy. Nowe zaklęcie. Mogę tą zbroję? I co to? This is so strange. I'm in here, seeing through your eyes, but I'm also asleep back in Smith's dojo. I can feel myself with my eyes closed. I wonder if I can... Nie próbuj. Wiggle my... Don't pull a muscle. Would it kill you to let me concentrate for a second? You think it's easy sharing your mind with someone? I don't think I can move my body at all. Just so long as you can't move mine. Yes, sir, Captain Krusty, sir. At ease, soldier. Ja chcę zobaczyć to. A tu widzę, że to ma amunicję. Podejrzewam, że po prostu smar do tego. Dobra, to będziemy tutaj używać dalej. Może tu nie będę nic rozwalał za bardzo. Chodźmy do Hida. Gdziekolwiek on jest. Na dole. Teraz widzę, że gra nas uczy wszystkiego. Saw you, Hideo? Master Wang! It is a pleasure to meet you. I've heard a lot about you. All good, I hope. It's a pleasure to meet you. Fucking kids. Co? To jest Hideo. Dobra. Na górze mamy skrzynkę. Jak dostać się na górę? Gdzie są schody? Na górę. Możemy tak wejść. Nie, nie możemy. Niestety. Tak, wiem, że mam z tobą porozmawiać, ale ja chcę znaleźć drogę na górę. Serio? Otwórz mi te drzwi. Hey, what's going on, Hideo? The usual. Training, vigilance. I've taken over the kung fu sessions for Master Smith while he works on a cure for Kamiko. Nice. Sounds like fun. It's work. We have to be ready at any moment. For what exactly? Justice never rests. Wow, you're a serious young fellow. I'd say you remind me of me, except you're about as far from me as humanly possible. Thank you, sir. I'm not sure how to take that. Master Smith asked me to show you some of the chi techniques we have developed here. With your training, they should be elementary. Fire away. I'm always up for new and better ways to fuck shit up.
Okej, okay, misja zakończona. 2 punkty umiejętności, dzięki. Nie wiem, żeby nie mogę klikać, muszę Enter. Co to jest? Okej, okay, podoba mi się. Jak tego się używa? No dobrze. Czy mogę wejść na górę? Mogę... tak. Mogę pogadać? Nie, chwilowo nie. Nie mogę wejść na górę. Ogólnie smutek wielki z mojej strony. Misję mam u naszego mentora, Kowala, jakkolwiek by go nie nazwać. A, tutaj mam ukrycie. Co? O, fajne. Podoba mi się. Dobra. To tak. Jeszcze myślę, że na koniec rozdamy jakieś punkty umiejętności, bo mamy ich aż 3. I zebrałem nową magię jakąś. Moce. Mistrzci. Ukrycie. Co nie tam poziom trzeci? Drugi. Oho. To podbijmy sobie może. Na to jeden punkt. Kolejna, ten wir może niekoniecznie. Kolekcjoner amunicji. To się przyda, tak trochę ulepszyć. To na razie mi się niepotrzebne jest za bardzo. Mistrzci. Może maksymalny poziom ci ulepszymy. Coś takiego. Dobra, zobaczmy sobie to. Ci technologia, ci eksplozja, jejku. To nazewnictwo takie piękne. Dobra. Ale no. Wow, dobra, arsenału mamy dużo, co prawda. Tak, amunicji nam trochę brakuje do niektórych, na przykład tutaj. Niecałe 2 magazynki. Tutaj jest jeszcze ok. To jest w ogóle jakieś śmieszne. Ok. Dziwnie to strzela wszystko. Wróćmy do kawany. Katana jest najbardziej praktyczna i normalna. Zostańmy przy niej chwilowo. Ok. To tak. Myślę, że w tym już zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam was do kolejnego, w którym dalej będziemy poznawać, co tu się dzieje właściwie. Widzę, że... Będzie nauka kowalstwa najwyraźniej. No to dobra. W następnym odcinku nauczymy się wykuwać miecze. Znaczy, albo ktoś nam wykuje miecze. Zobaczymy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Bye bye!